może jakiś film puścimy i oglądniemy razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim pani jest? Pani sa... Halo! Moja praca to biznes. Tamtego wieczoru wyglądałam naprawdę nieźle, ale ani Marek, ani jego kolega nie zwracali na mnie uwagi. To jak, maleńka? Idziemy do ciebie czy do mnie? Że co? No nie zgrywaj takiej małolaty. Przecież ten okres dał za tobą. Po co te zbędne ceregiele? Idziemy? Ja na pewno. Ale bez ciebie. Aaaa! Co ja tu robię? Jezus Maria. To znaczy, że ja, że my? Nie mów, że nic nie pamiętasz, bo będzie mi przykro. Roman, posłuchaj. Radek. Radek, posłuchaj. Ja nie wiem, co ja tu robię i nie wiem, co się stało. Nie wiem, co mam dalej robić. Mam taki mętlik w głowie. Ty mnie zrozumiesz. Przecież to wszystko dla dzieci. No chyba, że ty to sobie ten brzuch zmajstrowałaś. Dlatego 500+, co teraz obiecuję. Ukrywałaś to przede mną rok czasu, jak mogłaś, ty drago! Kaśka, uspokój się, nie panikuj się. Co ty robisz? Chcesz mnie oszukać? Przecież mówiłam ci, żebyś nie zajmowała się tą sprawą. Większość ludzi, którzy tam mieszkają, to są studenci, którzy chcą po prostu wyłudzić czynsz. Zresztą jedna z osób już i tak sobie sama obniżyła ten czynsz. Tylko ja znam ich. Twierdzą, że grają w piłkę, w golfa, tylko dupy im w głowie. Tego znajdę. Drania jednego. Moreczku, jak się zgodzisz, to podpiszę ten kontrakt z Barlinteksem. Nie lubię tego faceta, ale podpiszę, niech stracę. Jego też mogę zabić. Dla ciebie. Każdy sąd mnie uniewinni. Zresztą mam znajomą w prokuraturze. Myślałam, że cię już nic nie obchodzę. Że masz kompletnie gdzieś, czy ja się z kimś spotykam, czy nie. To był niewinny flirt. Chciałam zwrócić na siebie twoją uwagę. No to gratuluję, to ci się udało.